Tak jest, jesteśmy w Unisławiu, który szaleje. Tutaj ta miejscowość bez wyjątku zaangażowała się absolutnie każdy. Tu jest tylko 8 tysięcy mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim. Jest tutaj także astrobaza, której kopuła otwiera się na niebo, bo przecież jest to region Mikołaja Kopernika i tutaj małych Mikołajów Koperników, którzy też chcą obserwować gwiazdy, nie brakuje. Cała miejscowość się dzisiaj tutaj bawi, tylko Unisław. Ta scena, ten sztab może się dzisiaj równać z tym, co dzieje się w Warszawie u Jurka Owsiaka. Ze mną jest mieszkanka Unisławia Zofia Wierzbicka i Ewa. Pani Zofio, usłyszałyście straszną diagnozę kilka lat temu i wiele zawdzięczacie sprzętowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co to było? Nowotwór wykryty przez rezonans magnetyczny w Toruniu, ufundowany przez WOŚ. Wykryto na nim nowotwór, po nim pojechaliśmy szybko do Warszawy. Tam mieliśmy bardzo dużo sprzętu z WOŚ, któremu bardzo zawdzięczamy życie Ewy, bo dzięki niemu wykryto, bo inaczej by Ewy nie namierzyła. Ta straszna, ta koszmarna diagnoza została postawiona dzięki rezonansowi. To był sprzęt bardzo wyjątkowy. Jak on wyglądał? Bardzo był kolorowy, dziecięcy. Dziecko się wcale nie bało, mogło się położyć i był oznaczony serduszkami, kolorowy, dziecięce wzorki, piękna rzecz. Dziś na szczęście możecie powiedzieć, że to wszystko, co złe, macie już za sobą? Tak, mamy za sobą, co najgorsze. Jeździmy jeszcze na diagnozę, czy nie ma kolejnego, w razie co, czy nie ma odrasta, ale dzięki WOŚ-owi jesteśmy bardzo wdzięczni. Co roku bierzemy udział i chcemy jakoś odwdzięczyć się. Bardzo dziękuję. Dzisiaj, jak Państwo widzą, Unisław szaleje. W zeszłym roku 8 tysięcy mieszkańców zebrało ponad 80 tysięcy złotych. Wychodzi na to, że mieszkańcy są na tyle hojni, że na każdego mieszkańca tej miejscowości przypada 10 złotych wrzuconych do puszki wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A już teraz wiem, że sztab w Unisławiu zebrał ponad 40 tysięcy złotych. Brawo, Unisław! Pozdrawiamy bardzo Unisław, dziękujemy Wam, że jesteście razem z nami, bez względu na to, ile zbierzecie pieniędzy, kochamy Was, ściskamy.